Żeby skutecznie uczyć się języków obcych, przede wszystkim musimy być zmotywowani. A żeby być zmotywowani, musimy wiedzieć, czego chcemy. Nie jest celem nauczę się języka, no bo to nie jest żaden cel określony. Musimy wiedzieć, nauczę się języka na poziomie C1, żeby podjąć studia za granicą. Na początku zaczynamy z lektorem, żeby on nam pokazał wymowę, żeby nam zredukował jakieś błędy, które popełniamy. I po jednym semestrze, jednym roku nauki z lektorem możemy uczyć się już sami w domu. Języki obce są nam bardzo potrzebne na rynku pracy, ale tutaj musimy patrzeć na to, na jakim stanowisku pracujemy, bo nie każdy będzie potrzebował tego języka obcego. Może nie potrzebować go grafik, może nie potrzebować go kucharz. Angielski na rynku pracy jest standardem w międzynarodowych korporacjach albo w jakichś większych firmach, albo chcemy być po prostu wolni, nie związani tylko z polskim rynkiem pracy, tylko chcemy w naszej pracy poruszać się po świecie, jeździć za granicę, to oczywiście angielski musimy znać. Można nauczyć się w 2 lata języka na poziomie nawet C1. Oczywiście trzeba być bardzo zmotywowanym i rzeczywiście wiedzieć, co się chce osiągnąć, ale jest to jak najbardziej możliwe. Jeżeli znamy jeden język obcy, to kolejnego nauczymy się szybciej. Jeżeli znamy 2-3 języki, to później kwestia nauczania się 4. czy 5. to jest kwestia treningu, przyzwyczajenia i to już trwa bardzo szybko.